Jak to się stało, że nagle z poetyki właśnie takich krótkich fraz pojawiają się wiersze, które są wierszami narracyjnymi, przesiąkniętymi metaforą, obrazami już szerszymi. Jak to się stało? Bo to jest pewna historia z tym związana, bo na pewno było to zaskoczenie dla wszystkich, że właśnie Gala, która uderzała swoimi krótkimi wierszami, nagle ukazuje się jako właśnie poetka zupełnie inaczej. Jest jakby nawiązanie do tego pierwszego tomiku, który był w żywocie, ale jednak bogatszy, dojrzalszy. Jak to się stało, że powstał ten tom, performance? Jakby nagle, bo to wszystko było nagle, to było jesienią, ja to muszę odszukać tą datę dokładnie, bo już gdzieś kiedyś tam odszukałam i sprawdziłam, w instytucie muszę sprawdzić. Było to spotkanie w Instytucie Miłkowskim, przyjechali słoweńscy poeci do Instytutu Miłkowskiego, byłam na tym spotkaniu, potem poszłam na wódeczkę, jak się to mówi, po spotkaniową, na śledzika i wtedy napisałam wiersz Róża. Znaczy się nie, ja wyszłam z tego spotkania i wróciłam do domu, byłam taka, no nie wiem, jakaś taka zdołowana, zniesmaczona i właśnie jest w tym tomie performance wiersz Róża i od niego się zaczęło. Takie to inne pisanie, ale tak jak mówię, to było takie, to była jak gorączka, jak choroba. Te wiersze mi się tak pisały często, tak. I po raz pierwszy chyba pracowałam nad wierszami też, bo te wszystkie wiersze to ja je znałam na pamięć. Ja na to spotkanie. Właśnie, recytowałaś na wszystkie. Tak, no nawet mi kiedyś powiedziała podgórnik, że do głowy by jej nie przyszło, żeby się uczyć własnych, że na pamięć wierszy. No ale ja się jej nie uczyłam, ja po prostu, one powstały w mojej głowie i już były gotowe do zapisania. A te wiersze, rodził się jakiś tam pomysł, jakiś zamysł, jakieś uczucie, emocja, ale to już były wiersze, do których na przykład ja wracałam. Chociaż ten szkielet tego wiersza prawie powstawał od razu, nie? Ale już była jakaś praca nad tym słowem. No i tak to poszło, nie? Jakby w inną stronę, no. Ale ani wypracowane, ani wymyślone, ani jakiś tam mimo wielki. Tak, dosłownie, bo Bóg nie pomazał talentem innym. Czy w jakiś sposób nie było zmęczenie tą krótką pracą, takiego krótkiego wypowiadania się, a potrzeby właśnie opowiedzenia czegoś więcej? No wiesz, to tak to hałaś napisałam, że doszłam do ściany, nie? No i tak sobie myślałam, no cholera, ale to jest naprawdę, to nie jest zamierzony performance. To przyszło tak, jak kiedyś przyszło pisanie moich wierszy w młodości. Tak przyszła ta fraza. No. Ona teraz znowu zaczyna się skracać, nie? Tak. Ale jest taka między tym a tym. Poprosimy cię o różę w takim miejscu. O różę. Róża. Myślałam, że twoja róża jest różą. Ma w uszach kamień wulkaniczny. Jeszcze jakiś kamień do niej dzwonił, gdy wyszła do WC. Nikt nie dzwoni do róż i róże do WC nie wychodzą. Przedtem róża zamówiła gruszkę szlafroku. Była czerwona, gorąca gruszka. Także jej cienkie, płatko-różane róży usta. Róże milczą, oddychają, roszą, opadają. Noc była deszczowa, samobójcza, zimna, majowa. W czarnej rozpaczy wróciłem do domu białą taksówką. Nie mogłam zasnąć, zapomnieć, wybaczyć. Mąż, tragiczny poeta, po prostu tak zwyczajnie zamówił do kryształowo czystej śledzika. W tym śnie, gdy wróciłam, śnił mi się poemat o miłości, wyuzdaniu, alkoholu i seksie. Od tego się zaczęło. Natomiast tutaj już performance. Performance to wiemy jaka sztuka. Sztuka, której nie ma prób, której nie wiadomo czego możemy się spodziewać. Oddajemy siebie z to, co jest w naszym wnętrzu, ale również jesteśmy otwarci na to, co
co przychodzi, na interakcję z zewnętrznym światem, czy to ludzi, zwierząt, czy w ogóle świata przyrody. Dlatego ten tomik, performance, właśnie tak nazwałaś, czy tu był jakiś inny kontekst? Dlatego tak. To faktycznie, to jest przerobione przeze mnie wszystko. To jakby ja jestem performancem. Książka zaczyna się od szczególnego wiersza, który już w jakiś sposób zaznacza to, co się za chwilę miało wydarzyć, czyli kolejne tomiki. Zaczyna się od wiersza Termin. Zaczyna traktować o śmierci w szczególny sposób. Śmierci, która może być końcem, ale może być też i początkiem. To powinna być koniecznie dedykacja, ale jej nie ma. Niektórzy będą wiedzieć, o kim pisałam. Termin. Po ciężkiej chorobie trzeba było nie pić, nie palić, nie jeść najwyżej kiełki rzodkiewek, fasoli albo kukurydzy. Mogłeś już przedtem ziemię. Przyszło na koniec i pozwoliłeś im na rzymski płaszcz i szal. Nawet było ci w tym palium i białej morfinie dobrze. Ona myślała, że tam umrzesz. Trwałeś przy niej, żeby nie odeszła w lęku od łoża waszego małżeńskiego, twojego śmiertelnego. Już nie miała siły ciebie, siebie umyć, rozczesać skręconych, gęstych włosów. Zrozpaczona żona. Chcesz umierać do siebie. Pokrzyżowałeś plany. Trzeba ci było wozić tam, do ciebie i z powrotem, i nikt nie wiedział kiedy. Pojawia się tutaj fraza właśnie tego umierać do siebie. Czy to znaczy umierać do siebie? Do domu. Do domu. Do domu. Wracać do siebie, wracać do domu. Tak. Do korzeni. Jeden z też takich szczególnych wierszy to wiersz Piaskownica. Piaskownica. Aha, jeszcze właśnie tu trzeba zaznaczyć, że w performance wiersze zaczęły mieć tytuły. Piaskownica. Budzę się w nocy, huśtawki kołują na niebie. Gwiazdy śpią dalekie, szerokie, moje gwiazdy pierwsze. Zakupuję w piasku zabawki, foremki, jak pies kość. Robię babki z czarnego piasku. Dni dawno były gorące, stopy zmarznięte. Kwiaty na łące, wianki dla Maryi Panny, ołtarzyk i skarbczyki, białe różańce. Łapałem koniki polne, odrywałem skrzydełka. Kroiłem żaby, jaszczurki, rozrywałem motyle, słońce. Sztywnieją mi zęby od wiatru, huśtawka kopie od tyłu noc. Psy sikają, kot zasypuje mocz, ja zabawki, łopatkę, wiaderko, grabki. Nagle mam warkocz, pierwszą komunię, ciepło na języku. Jestem w bieli, w piegach, w skowronkach. Ktoś wkłada mi między nogi rękę. Już będę grzeczny. Krzyk, ale już dojrzalszy, pewniejszy i znowu wspomnienia, które powracają. Tylko tak jak ci mówiłam, że to są wspomnienia moje tu na pewno, ale to są też nie tylko moje. Nie tylko twoje. Nie tylko moje. No właśnie, wnuczka poszła, ja miałam taki ładny wiersz dla niej. Salon kosmetyczny. Kupiłam baśnie Janiny Poraźnińskiej dla wnuczki. Chciałam sobie zrobić hennę. Zostało mi kasy na połowę brwi. Stary król tak uczynił, że nikt mnie nie żałował, nie płakał. Poszłam do głównej poczty, dalej w nowy świat. Kobiety zostały za parawanem w salonie, zmieniały się w żaby. Pływały kijanki w żarówkach halogenowych, poręcznikach frotowych. Cierpiały od wycinania, nacięć, wyrywania światła, igieł gorących.
Królewicze w międzyczasie robili szybkie numerki w bramie. Sami sobie. I tak się marnowała sperma Mikołowska. Późnym wieczorem przemykały krakowską. Pięknym listopadem myślały, że to włoski film z 69. Loro Brigidis Lutexu. I stary król tak uczynił, że poszły spać, połykając dwie tabletki, aba w noc i noc. Krytyka środowiska? No powiedzmy. Podoba mi się też ten wiersz Dawca. I moja pani wie, do tej pory pisze jeden z moich redaktorów, droga pani wie. Moja droga pani wie, przygotowałam brzytwę, będę golić łydki. Wzgórę głonowy, to teraz trendy i trendy woskoć boli. Brzytwa została po nim. Pamiętam gładki kamień, gwóźdź wbity w ściany, skórzany pasek. Polewał wodą, polerował brzytwę. Zaraz miał prawie wcale. Bardzo chciał być mężczyzną, więc ściągał pasek. Zapachnący groszek w ogródku, za ciało Jezusa, którego nie chciałem brać na język. Za kapitał martwca, za pierwsze papierosy, za wino, za błonę dziewiczą. Za pociąg donikąd, za kamyk w ręku zielonym. Za kawę zbożową, za partię, za rozlane kozie mleko, za matkę. Jaka matka, taka córka. Za wszystkie, córki trzy, za syna. Bo on ciągle, jak chciałam, ja nie miałam, ja nie dostałam. Ta cisza tam siedzi. Tak mówił zawsze. Ja nie chciałam. Koniec performance. Bo się nie wyrobimy w czasie. To mi się palić chce. Historia ludzi. Powiedziano o tej książce, że przede wszystkim historia ludzi, a przede wszystkim kobiet przetrąconych przez los. Czy w ten sposób mogłabyś powiedzieć o tej książce, że właśnie szczególnie jest właśnie taka tematyka tej książki? Chyba nie. To już nie ma tyle no. Ja tu często zadaję pytanie, bo przeglądam sobie różne recenzje i oczywiście zależą one od subiektywnego odbioru, prawda? Dlatego często pytam moich gości, czy to na pewno tak, prawda? Nie tak, na pewno nie tak. Nie do końca. Performance i kolejna książka, po niej był wybór wierszy, ale również nastąpiła książka, w której mamy książkę dwujęzyczną, wiersze tłumaczone na język angielski. Jak doszło do tego i szczególny tytuł, bo tytuły nam się zdarzają krótkie, natomiast tutaj mamy ze mnie robaka i z robaka wiersze. A z tym tytułem jest tak nietrafiony, ja tak nie lubię tego tytułu. Nie, ale to tłumacz. Bo tam jest coś, czekaj, jest motto chyba, jest motto w tej książce? No. Ze mnie robaka, z robaka pierwsza. Nie ma motto. Taki jest tytuł. To może nie ma. Przepraszam, jest. Jest. A co do początków, to stworzył Bóg mężczyznę i z niego kobietę. I stworzył mnie i ze mnie stworzył robaka i z robaka pierwsza. Wyjaśnię. To są twoje słowa. Tak, bo to było w ogóle specyficzne powiedziane. Ja planowałam zupełnie inny tytuł. Miał brzmieć Częstotliwość krwi, tak, jeden z, tutaj z wierszy. No, ale tłumacz powiedział, że to jest tak ciężkie do przetłumaczenia, że tego się nie da oddać, żeby to Anglik zrozumiał. No i zaproponował mi, tak to przeczytałaś przed chwilą, to motto, że muszę coś takiego podoba. Ja mówię, wiesz co, no motto bardzo fajne, ja to skądś znam, podoba mi się. On odpisał maila, głupia, to z twojego wywiadu. Także nie rozpoznałam swojego własnego tekstu. No i wtedy zaczął mnie namawiać na taki, a nie inny tytuł. No jakoś mnie przekonał, też mnie przekonał do tej okładki. Wyglądam tu jak, nie wiem, za aureolo. To mi się nie podoba, nic mi się nie podoba. Tylko sama książka jest dobra. Uważam, że jest.
Znaczy, dla mnie ona jest ważna, czy jest dobra, no to nie wiem, ale jest ważną książką. Też super, że udało się ją wydać jednak w dwóch językach. No, tutaj troszkę kasy poszło właśnie między innymi ze stypendium ministra. I książka ukazała się u nas, ale czy... Nie, ona się ukazała w Londynie. W Londynie. I była... Byłaś w Londynie na sesji? Tak, byłam zaproszona, tak, zaprosił mnie. I jak odbiór? Wiem, no, że w Czechach wspaniale, że ściskali cię, no, i kochali twoją poezję. Tak. Również w Niemczech, gdzie czytali twoje wiersze po niemiecku i czułaś się tak, jakbyś po niemiecku je napisała. Tak, dokładnie. W Londynie było zupełnie podobnie. Że organizował to Kaźmierski, właśnie wydawca. Tam pani profesor Urszula Chowaniec się zajęła też tą promocją. Zresztą tam były takie przy tej okazji jeszcze inne spotkania, no ale między innymi był też mój wieczór, nie? No, szkoda, że nie znam języków obcych, no bo tak jestem zdana wtedy na tłumaczenie kogoś tam, no ale z tego co pamiętam, to próbowały się moje wiersze po angielsku. Gala Podróżniczka, nie podróżujesz po świecie i to w dalekim świecie, kochana Afryka, no. Nie znasz języka. Nie znam języka. Niby lubię Mikołów, niby jest inspirujący, poezjonodny, jak to ktoś kiedyś powiedział. Inspiruje mnie, pisze w Mikołowie, bo ja w podróży w ogóle nie piszę. Czasem są jakieś motywy gdzieś w niektórych wierszach, które są związane z podróżą. No ale jak tak jadę, bo zazwyczaj jadę autobusem do Katowic i dalej, to jak już jestem na tym zakręcie, to żegnaj. A potem zaczynam tęsknić, nie? Potem, no ale też tak zazwyczaj, może nie tyle do miasta, ale do bliskich, którzy zostali, tak, tak. Dlaczego ten tomik, wracamy do tomiku, dlaczego on jest taki ważny dla ciebie? Powiedziałeś, że jest ważny ten tomik, że jest szczególny. No, choćby z tego powodu, że jednak jest dwujęzyczny. To po raz pierwszy tak duże tłumaczenie moich wierszy. A nawet w tym wierszu chyba jest ta moja Magdalena tutaj. Tak, tak. Dlatego znalazłam właśnie taki wiersz, który też dla mnie jest szczególny. Wtedy myślę, że w ogóle bardzo to spotkanie mi się podobało w Instytucie, bo Kazimierski przyjechał, prowadził, czytał po angielsku swoje wiersze, a ja zaprosiłam niektórych bohaterów lirycznych moich wierszy do czytania. No i zgodzili się i czytali, tak. Jutro powinnam smażyć placki ziemniaczane w południe. Pod wieczór mam Fiatem 126P. Jutro na porodówkę powinnam jechać. Gdy nic mnie nie bolała, jeśli nie byłaś w terminie. Gdy nie przygotowałam nocny flanelowy z guzikami, nie wygoliłam włosów na wzgórku łonowym, na łydkach pod pachami. Nie zabrałam do Fiata żyletek ani brzytwy, tylko Marlboro i czechowickie zapałki. Och, te lata 70. Kartki na żarcie, papierosy, wódkę, żółty ser, mleko w proszku. Gdy się tak bardzo nie przygotowałam, matka po raz drugi, mogły mi przecież pękać żylaki na wrakach sromowych i w odbycie. Kurwa, jak ja się bałam wtedy, gdy jechałam tym małym Fiatem. Na izbie szok, że rodzę, że rozwarcie, że pośladkowy, że kleszcze, a ty po kawałku ze mnie w czwartą RP. Chciałam szczególnie ten wiersz, bo ostatnie spotkanie mieliśmy również pani Smykowska. Ta wiersz miała cały tomik dla córki, ale bardzo ciepły, liryczny. A tutaj mamy dosłowne powiedzenie tego, że macierzyństwo niekoniecznie jest szczęśliwe, że przeżywamy, że kobieta ma cierpi i to cierpienie jest dla nas trudne. Jest, powiem szczerze, pierwszy raz spotkałam się właśnie z taką szczerą do bólu poezją, która można powiedzieć jest obrazoburcza, a właściwie nie, bo jest prawdą, jest czymś żywym, co kobieta przeżywa, czego nie dane jest mężczyźnie. Inny wiersz.
No to jeszcze jeden i przechodzimy do tego, do paraliżu. Chciałabym Państwo może znudzeni, nie? Chciałabym być kobietą. No chciałabym. Właśnie zawsze tak też mówię koleżankom nieraz pracę. Mówię, kurczę, ja bym chciała być kobietą. Chodziłabym w sukience, na szpilkach. A ja ciągle w tych dżinsach. Chciałabym być kobietą. Umrzeć na wysokich obcasach. Mieć piersi, poszlatki, suknię z dekoltem. Te mleczne piersi napęczniały Rubensa. Cielesne w różu do zżygania. Silikon wszędzie, botoks i żadnych blizn, tylko kamień. Marmur, żeby był we mnie z Milo. Żebym ja była tym marmurem, rodzinem, bo jednak chciałabym być może mężczyzną. Mam te sny, samogwałty, w których za drzewami czają się ekshibicjoniści. Stoją samotni w wykrochmalonych koronkach, co śniły się w średniowiecznej nocy, z utratą cnoty i spalonych włosów łonowych na stosie. Mają gipsy, ci mężczyźni za drzewami, półrocznie na paznokciach. Ranią siebie w ostatecznej chwili. Spływa płyn ustrajowy o smaku wilczej jagody. Po pniu spływa czasem na liść czarnego psu kropla krwi. Chciałabym być kobietą, urodzić dziecko, potem kobietę, mężczyznę i londyńskie metro. Urodziłaś córki. No. Jesteś kobietą. Jesteś kobietą, która mówi wprost. Nie ubierając piękne patałaszki naszego życia, nie postrzegając, by nas nie postrzegano, jak właśnie napisałaś, w różowych sukienkach, w różach. Osobowość Bordelini to ja i ty. Nie bój się, mała. Też to mam na nadgarstkach cięcia do ramion. Wyglone włosy na czole, depilacja strachu, myśli. Wszędzie to mam. Blizny, stygmaty, bandaże, plastry, otwarte zbrany, żyletki. Elektryzują nam się włoski na łydkach. Zakładamy nogę na nogę w fotelu. Będzie krew w TVN24 i na emali wanny. Bez sensu życie przez oddychanie, jedzenie, wydalanie, miłość. Lęk w krwawym moczu i widok z okna w Wenecji. Że ciągle płyną gondole, że zostawia nas mężczyzna, kobieta, dziecko, matka. Ta pustka wewnątrz, na zewnątrz, w powietrzu i ojciec i brat. Kochanek, który odszedł się gondola, który umarł, na którego czekamy. Drgające księżniczki na ziarnku górowy, śpiące królewny śnieżki. Wierzymy w krasnoludki, kochamy krasnoludki. Rozrywamy im kubraczki, wyrywamy krótkie nóżki. Potem zasypiamy na wieki i czekamy na królewicza albo smoka. Poezja, która zmierzała, teksty, które zmierzały do takiego, bardzo prosto ujmując, smutnego spojrzenia dojrzałego, ale przez pryzmat uciekającego czasu, pryzmat tego, co nie da się już odwrócić, do czego nie da się wrócić i takiego niemalże depresyjnego spojrzenia Galo. No bo wiersz to jest ucieczka od depresji. Bo może ktoś do mnie napisał. Literalnie, tak? No, żebym ktoś to kiedyś tak powiedział, że radosny poeta to jest idiota. No. Że to musi coś być. No nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, bo ja potrafię się śmiać i bawić i traktować życie. No bo
właśnie, czy to... Zachwyteń. No właśnie, bo czy wiersze twoje, które są takim krzykiem, ten krzyk tutaj się wzmocnił, dojdzie do niego właśnie w tej ostatniej książce, Paraliż przesenny. Czy no niekoniecznie wynika z twojego charakteru, że jesteś właśnie osobą smutną, zamyśloną, nie nawiązującą kontaktu z ludźmi, odsuwającą się od ludzi? Tak nie jest, prawda? No nie, tak na pewno nie jest. Myślę, że na tyle, jak mnie poznałaś, to wiesz, że tak nie jest. No państwo nie wiem, jak mnie odbierają, czy rzeczywiście jestem taka. Na pewno teraz chciałabym, żebyś nam opowiedziała, jak to się stało, jak przyjęłaś właśnie to, że książka ostatnia 2016 roku znalazła się właśnie wśród 20 książek nominowanych do Nagrody Literackiej Nika. Czy się tego spodziewałaś? Mogę tak normalnie powiedzieć? Tak, to znaczy się, czasem mi się tam gdzieś marzyło, że jakieś może dostanę jakąś nominację do Gdyni albo do Silesiusa. O Nikę w życiu nie myślałam, w życiu. Potem mi nagle dzwoni córka, która tu wyszła. Matka, dostałaś nominację do Nikę. A ja mówię, kurwa, co ty pierdolisz? Jaka Nikę? To słownie tak było. Zadzwoń do Tomka, to jest właśnie Tomek. On ci powie wszystko, nie? No ale już zaraz wiadomo, Face to zaraz działa wszędzie. Mówię, no rzeczywiście, no ja jestem. No naprawdę, ucieszyłam się bardzo. Nie spodziewałam się nigdy. Już by ta dwudziestka wystarczyła. Nie? A tu się okazuje, że jeszcze do siódemki doszłam. No. I trzeba było do Warszawy jechać, to był problem. I całe to wydarzenie. Także no, dla mnie no jest to jakiś sukces. Chociaż jak tak poznałam kulisy całej tej nagrody Nika, to ona mi się taka troszkę pomniejszyła. No ale kulisy są tylko dla wybranych, że tak powiem. Dokładnie. No byłam, no jeszcze miałam pecha, spadłam ze schodów, nie? Bo jak się moja córka powiedziała, matka, ja z tobą pojadę, bo to zlecić z tych schodów, bo tam ze sceny było, ale się okazało, że oni te schody zlikwidowali, bo tam się potykali ci gwiazdorzy i tam tylko były trzy schodki. No ale ja oczywiście z tego centralnego miejsca, tam te przygotowania były, musiałam latać, palić papierosa, nie? A na dole można było, tam było 3 razy po 10 schodów. No. 2 razy zeszłam, za trzecim razem spadłam z 10. No, ale fajnie było, bo mnie prowadzali na scenę, ale cierpiałam bardzo. Dobrze, że mi się nic nie stało, ale nie wzywali karetki. Nie, karetka była na miejscu, bo tam przy takiej imprezie, tak, że mnie tam wzięli, no bo ja potem jak już doszłam do siebie, no znowu poszłam zapalić, nie zawróciło mi się w głowie. No i wtedy mnie tam popadali, ale parametry, wszystko było ok. No ale wtedy już wiedziałam, że nigdy nie dostanę, bo jakbym miała dostać, to by już tak zadbali o mnie jeszcze bardziej. No, dla mnie to taka przygoda, taka, no, przygoda, nie, no, jest to dla mnie sukces, bo to nie będę się tam mieszczyć, udawać, że to nic ważnego, że co mi tam, że czekam na Nobla, nie? No, jest to ważne, też wiele się też podziało, takim, po tej Nikę, no, choćby recenzję, czy tam zaproszenie teraz do takiej fajnej antologii miłosnej, no i tak coś się jednak, tak jakieś pogłosie, nie, ty mnie zapraszałaś przed Nikę. Tak, tylko na nie wyszło. No. Ja złamałam rękę. Tak. Spadłaś gdzieś ze schodu. Ja wcześniej złamałam rękę. Wyróżniona za zwykłą aż do bólu, pozbawioną wzniosłości, ale zupełnie osobną poezję z tomu Paraliż przysenny. Poezja osobna. Jakby cię odkryto. Zaczęto mówić o tobie właśnie, że twoja poezja, właściwie wypracowałaś sobie, tak to nazwano, chociaż mówisz, że nie, właśnie ten swój własny język. Ale również Paraliż przysenny to również poezja, która chyba pierwsze takie teksty, które mówią o tej codzienności, ale również w życiu, przeżywaniu, emocjach, które dotyczą kobiet w pewnym wieku,
dla mających 60-70 lat, 70. Takiej, 70, takiej poezji nie ma. Owszem, są poetki, które osobiście też znam, które piszą gładkie, miłe wiersze, zachowawcze. Natomiast tutaj ta poezja dotyka tego, co najbardziej boli. Strach przed śmiercią, doświadczanie tego lekceważenia w jakimś sensie kobiet, ale tu mówisz o kobietach, ale w ogóle ludzi starszych w sytuacjach bardzo prostych, codziennych, u lekarza, w sklepie, w autobusie, gdziekolwiek indziej. Ale przede wszystkim dużo tutaj tego właśnie, czy strachu przed śmiercią, czy Gala Jakubowska Fijałkowska boi się śmierci. A kto by się nie bał? Kto by się nie bał? Starości, cierpienia. Niektórzy mówią, że się nie boi. A, to młodzi mówią. No. Nie, no, ale bo to tak jak tutaj mówiłaś, że mając tyle lat, ile mając, no, że to nie wypada, tak się nie pisze, nie? No właśnie. Tak się nie pisze, no ale dlaczego mam tak nie pisać? Dlaczego mam nie doświadczać, nie przeżywać uczuć miłości, choćby nawet seksu? Przecież to jest normalne, nie? No i o tym trzeba pisać, trzeba powiedzieć, nie wstydzić się, no, wywalić kawę na ławę. Taka jest właśnie Gala. Zaczynasz tekstem, sypią mi się włosy. Bardzo często jest cytowany właśnie ten tekst. Sypią mi się włosy, jak po chemioterapii. To nie rak. To starość. Kurwa starość. Na nic. Szyb polny, szampony trzy w jednym, suplementy diety. Odżywki, balsamy, olejek arganowy. Gaje oliwne na włosy. Może powinienem spać już gotowa w czarnej garsonce z fioletową apaszką na szyi. Może powinnam malować usta przed snem, zrobić cienie na powiekach, rzęsy tuszem z Sephora. Jeszcze puder migdałowy na policzki. Mama była piękna w takim makijażu w kosmicy. I wtedy padał wielki śnieg. Kobieta, która jest chora na starość. To nie jest choroba, to jest wiek, po prostu wiek, no. A czy mężczyźni też przecież, nie? Jakby tak jakiś facet się sprężył, no, może od tej strony takiej męskiej też by, może niepodobne wiersze, bo na pewno nie, bo mężczyźni skądś tam są z jakiejś innej planety bez imienia. Znaczy mężczyźni zawsze uważają, że są młodzi. To są młodzi, no. No oni mają tam przewagę, tak. Są młodzi i piękni. Tutaj w tym tomiku pojawia się motyw krwi również, ale ta krew zmienia się tutaj na farbę do włosów. Aha. Musimy właśnie piszesz o tym, że musimy wykorzystywać te wszystkie środki upiększające, żeby odejmować sobie lak. A z drugiej strony moje spostrzeżenie jest takie, obserwując choćby zakupów w wspomnianym Rossmanie, że panie w słusznym wieku, w naszym wieku, znacznie mniej kupują tych kosmetyków niż kobiety młodsze. No i teraz tutaj zachodzi pytanie, czy komu bardziej, czy rzeczywiście nam są potrzebne te kosmetyki, skoro im są też potrzebne. Czy tutaj też ta prawidłowość jakaś, czy to w jakiś sposób zmienia twoje podejście? Jak patrzysz na to? No wiesz co, no ja sobie nie wyobrażam życia bez kremu UV. No. Trzeba też na skórę jakiś balsam też z Nivei. Bo się sypie, kurczę. No, ja używam takich kosmetyków podstawowych w zasadzie. To nie jest jakieś tam wariactwo, nie? Kosmetyczne, jak to inne panie robią. Nie zamierzasz robić sobie operacji. A gdzie, na co?
No właśnie, chciałabym jeszcze powiedzieć, że w tej książce jest wiele wierszy takich związanych z przeszłością. Z moim dzieciństwem, młodością. Jest to też jakieś takie, jak gdyby, nie wiem, że rozliczenie, ale to tak mówię. Ja mam wrażenie, że na starość mi wraca pamięć. Że przypominam sobie pewne rzeczy, które wydawałoby się, że nie pamiętam, nie? Powroty. W niedzielę przed mszą świętą czułam głód przed komunią o smaku mięsa. Żygałam po drodze do kościoła. Odbijało mi się powietrzem i marzyły pomarańcze. Ojciec wracał zmęczony, malarz pokojowy, i matce pod oczy. Ty kurwo, ty kurwo. Na mnie rozdarł koszulkę nocną, stałam pomiędzy. Gdy zasnęłam, spadały na mnie chrabąszcze. Dzwonił lodziarz, koń mu się potykał na rozgrzanym asfalcie. Lizałam metalowe kopyta o smaku lodów śmietankowych. Budziłam się w podartej nocnej koszulce. Napisano o tobie, bo pisano, wiadomo, przy takiej nagrodzie pisze się w licznych publikacjach. No właśnie, ci powiem, jak to było, jak u pani rzeźnika, pani. Tak się jakoś dziwnie składa, że u rzeźnika kupuje chleb, a wegani kupuje wędliny, bo teraz wszystko jest tak pomieszane, że tego. No i właśnie poleciałam tam po chlebek, no i pani z zalady mi gratuluje właśnie, a to wtedy w tej 20 byłam, tej nominacji do niej, no tak było fajnie u rzeźnika, nie? No pani, to nie znaczy, że uważam, że nie czyta, czy nie pisze, no, ale to takie było bardzo takie i jednocześnie zabawne i takie, no podziękowałam bardzo. Ale do czego jeszcze zmierzam? Aha, no a potem jak się zaczęło z tą gazetą wyborczą, nie, tam te recenzje, tego w ogóle trzeba było pisać jakieś teksty, cudawianki, ale płacili. I potem ta siódemka, bo ja, no nie wiedziałam, czy będę w siódemce, czy nie. Ale oczywiście Anula mi zdążyła zadzwonić, bo już wiedziała, nie, że jestem. No i poszłam, poleciałam do Żabki po tą gazetę wyborczą, a tam na pierwszej stronie, no kurwa. A ekspedientka mówi, ale to chyba pani. To takie, może takie jak anegdota, to brzmi jak tego, no ale były to emocje, było to takie, no, dla mnie ważne przeżycie. Zobacz, tutaj w jakiś sposób krytykowałaś to środowisko, czy te prowincje, ale z drugiej strony w chwili właśnie takiej, właśnie ci ludzie, o których pisałaś w tych swoich tomikach, to małe miasteczko potrafiło oddać ci, zauważyć ci, powiedzieć ci, to pani, gratuluję, no. Prawda? I czy to jest czasami, gubimy się w dużym mieście, gdzie czasami bywa tak, że owszem, wszyscy widzą w gazetach, czytają, ale nie podejdą, nie powiedzą, nie pogratulują, a w takiej mniejszej społeczności, gdzie my poniekąd krytykujemy, czasami mówisz, się wkurzasz na to, tęsknisz do rodziny, ale czasami jakby gniecie cię ta prowincja, z drugiej strony oddaje ci to, co dobre, szczere, prawdziwe, taka jaką ty jesteś wobec tych ludzi, prawda? No to jest prawda faktycznie, że z tym nigdy się tyle podziało, że ja nie mogłam przez ulicę przechodzić, nie? To co chwilę jakieś gratulacje takie, no nie jadasz przez ulicę, ale no rzeczywiście ludzi, których nie znałam w ogóle, nagle wydawało mi się, że jestem bardziej rozpoznawalna. On nawet w tamtym tygodniu też przyszedł, pan miał problem akurat i chciał go rozwiązać. Mówi, a to pani, poetka znika. Też to było miłe, chociaż już jakiś czas minął. To pracujesz w... Ja pracuję w Urzędzie Miasta, zajmuję się koordynacją tak zwanego gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Także no, jestem w takiej tej branży, można powiedzieć, swojej pomagacza między innymi. Czy w jakiś sposób próbowałaś swoimi tekstami dotrzeć do tych ludzi, nie wiem, z tomikami i tak dalej, nie? Nie proponowałam. Nie raz, żeby się rozpoznawali, może niektórzy jeszcze mogłabym oberwać. No bo znamy
pana kolegę Brzostę, który jest poetą, pracuje w więzieniu. No i on tam rzeczywiście tę swoją poezję promuje, przekazuje. Ty nie próbowałaś. No nie, ale miałam spotkanie, zapraszam jakieś Brzostkę. Tak. Ja przeczytam jeszcze tutaj kilka zdań. Jakubowska uchwyciła wiele codziennych znaków, rekwizytów. Jej codzienność wyłazi w wierszach z każdej szczeliny. Jest nikczemna, jednorazowa. Taka jak cała nasza egzystencja, jakby pisana na brudno. Czasami jak w wierszu rodzą się dziewczynki, świat wokół jest nie tylko byle jaki, ale też obcy i opresyjny. Przeczytasz nam ten wiersz? Wiem, że czytałaś ten wiersz, bo w tym... Ale to nie były w tym. Tak, pod koniec. Bo w tym tomiku znalazły się wiersze nie z jednego roku, bo tak przeciętnie co 2-3 lata wydajesz koniki. Czytałaś na... Był taki dzień w Mikołowie. Na rynku. Na rynku, tak, jest nagranie. I właśnie ten wiersz czytałaś. Czytałam wtedy. Bardzo proszę. Rodzą się dziewczynki. Nie będzie wojny. Będzie karmienie piersią przez siostry franciszkanki, służebnice krzyża, dzieci z Konga. Caritas Polska rozsypie nad Afryką mleko w proszku dla nilowych krokodyli. Dzieci nie dobiegną. Zetną im miny polowe nóżki niemowlęce. Politykom matki Polki rodzące będą wkładać w usta nabrzmiałe sutki. A matką będzie się kurczyć macica. Będą z bólu płakać, bo macica po cesarskim cięciu polityczna, demokratyczna, demograficzna, lewicowa. I tak boli, jak dziewczynka z sie. A chłopczyk bawi się ołowianym żołnierzykiem, papierowym samolotem. Ma schizy o zamachu terrorystycznym. Dlaczego paraliż przysenny jeszcze nam powiedz? Bo jest to bardzo... W ogóle te teksty, to jest jakby jeden krótki, ale mocny sen, ten pierwszy sen. I on jakby wybucha krzykiem właśnie tutaj w paraliżu przysennym. Dlaczego właśnie paraliż przysenny? To by była cała taka historia, troszeczkę wspomnieniowa też. No ale zdarzało się to też mojej mamie, zdarzało się też to mnie, kiedyś częściej, teraz rzadziej, że żyła wtedy moja babcia Rozalia, że miałam jakieś takie sny, zawsze to były sny w pierwszej fazie REM, nie późniejsze, tylko te pierwsze. I coś mnie bardzo tłoczyło, coś mnie dusiło, wydawało mi się, chciałam wyrwać do krzyku, nie mogłam, męczyłam się. I właśnie ten paraliż przysenny, on mi się znowu wrócił. Znaczy się, nie paraliż, bo ja nawet nie wiedziałam, gdzie jest paraliż, tylko zawsze moja babcia mówiła, że to są zmory, że mnie zmory męczą. No i zaczęłam grzebać w Google'ach, no i się okazało, że te zmory to między innymi jest tak zwany paraliż przysenny. Nie wiem, czy on jest taki całkowity u mnie, czy nie, no ale jest to bardzo takie przykre, nieprzyjemne uczucie. I stąd ten wiersz, bo rzeczywiście siostra Małgorzata no, siedziała koło mnie, tam dotykała mnie, a przy niej wcale nie było, nie? No, zresztą znowu niedawno cholera mi się to zdarzyło, to jeszcze było gorszego robaki wyciągałam ze swetra. A może to była delirka, nie wiem. Nie ma po czym.